Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że niektóre banki wykorzystujące w swoich umowach postanowienia o obowiązkowym albo dodatkowym ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego w pewnym momencie zaoferowały swoim klientom zmianę dotyczącą szeroko rozumianych opłat związanych z niskim wkładem własnym. Część klientów skuszona obniżeniem kosztów związanych z niskim wkładem przystała na propozycję banków i podpisała aneksy zmieniające zasady rozliczeń. Zamiast obowiązku cyklicznej zapłaty składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, na te osoby zostały nałożone obowiązki związane z zapłatą miesięcznej albo okresowej prowizji, także związanej z niskim wkładem własnym. Jaki jest skutek podpisania tego aneksu? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem ubezpieczenieniskiegowkładu.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Mam nadzieję, że znajdziesz tam mnóstwo przydatnych dla Ciebie informacji. Podpisanie takiego aneksu z punktu widzenia rozważanej przez wielu klientów możliwości żądania od banku, także w drodze postępowania sądowego, możliwości zwolnienia się od obowiązku uiszczenia składek albo odzyskania składek już wpłaconych, ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy sytuacji mającej miejsce przed podpisaniem aneksu. Drugi aspekt dotyczy z kolei sytuacji już po podpisaniu aneksu, czyli dotyczy tak zwanych prowizji płaconych na rzecz banku z powodu niskiego wkładu własnego. W tym materiale wideo wyjaśnię, w jaki sposób podpisanie aneksu wpływa na kwoty zapłacone na rzecz banków przed podpisaniem aneksu, czyli kwoty wpłacone dotychczas. W jednym z kolejnych materiałów postaram się odpowiedzieć na inne pytanie. Czy są argumenty prawne mogące przemawiać za brakiem możliwości żądania przez bank zapłaty nowej prowizji od niskiego wkładu własnego? Jeżeli chodzi o skutki wsteczne podpisania aneksu zamieniającego ubezpieczenie od niskiego wkładu na prowizję od niskiego wkładu, to jedna rzecz jest w zasadzie pewna. Podpisanie aneksu nie uzdrawia, nie konwaliduje sytuacji z datą wsteczną. Jeżeli postanowienia umowy kredytowej były sprzeczne z prawem, były klauzulami niedozwolonymi, klauzulami abuzywnymi, to konsument zawierający umowę z bankiem nie był nimi związany już od chwili podpisania samej umowy. W związku z tym jest uprawniony do żądania zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego od chwili zawarcia umowy kredytowej. Przynajmniej do chwili zawarcia aneksu. Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku nowych prowizji związanych z niskim wkładem. O tym problemie opowiem szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Aneks zmieniający pomiędzy konsumentem oraz bankiem zasady rozliczeń związanych z niskim wkładem własnym, to jest zmiana ubezpieczenia niskiego wkładu własnego na prowizję z tytułu niskiego wkładu własnego, nie ma wpływu na rozliczenia, które powinny zostać przeprowadzone między bankiem oraz konsumentem. Jeżeli klauzule nakładające obowiązek zapłaty odszkodowania były zakazane, były klauzulami abuzywnymi, to bank ma obowiązek zwrócić składki zapłacone tytułem tego ubezpieczenia, przynajmniej do chwili podpisania aneksu zmieniającego zasady rozliczeń. Na koniec chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Mam nadzieję, że czas, który poświęciłeś na jego obejrzenie, nie jest dla Ciebie czasem straconym. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem ubezpieczenieniskiegowkładu.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Mam nadzieję, że znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji na tematy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.